A to jest, proszę Państwa, drugi tom, który nazwałem Szara godzina. To jest jeden taki wiersz, Szara godzina, w tym tomiku, który lubię, taki domowy, taki mówiący o tym, że niby coś ważnego mamy, a nawet nie doceniamy i że czekamy ciągle na szczęście, które zupełnie inaczej przychodzi. To jest tom, to jest zestaw wierszy, wybór wierszy zaczynający się od 2000 roku, od takiego mojego tomu Kubek Tajemny, który był dość mocnym przełomem, bo nagle zrozumiałem, że mamy zupełnie inny kraj, że nagle jakby są ludzie biedni zupełnie inaczej, że wszystko się niby zrealizowało, tylko wcale nie tak, jakbyśmy sobie tego życzyli i że musimy siebie samego w tej rzeczywistości znaleźć. A jak? A gdzie my jesteśmy? A kim my jesteśmy? No to właśnie tym zajmuje się Szara godzina i wiersze tutaj z różnych tomów wydanych w tym już okresie Rzeczpospolitej, kraju naszego, w którym my wreszcie zostaliśmy gospodarzami, tak jak nam się wydawało. No i gospodarzymy, jak widać.